Krystyna Sibińska i kolejny program z cyklu Gorzowski bohater. Dzisiaj jest z nami pani Halina Elżbieta Daszkiewicz, ale pani Ela wszyscy wiedzą, e, o kim będziemy rozmawiać. Autorka, animatorka społeczna, działaczka e, i jakby chciała wymieniać, to pewnie dużo jeszcze by się określeń znalazło. E, gorzowianka od zawsze, tak? Od, od, od zawsze, urodzenia. Tak. I bardzo z Gorzowem związana, e, co o czym troszeczkę później porozmawiamy. E, ale tak proszę opowiedzieć, skąd się wzięła w Pani taka, taka dusza społeczniki, społecznika, e, taka osoba, która zamiast zaszyć się w domu, siedzieć, zajmować się sprawami domowymi, ciągle coś robi, ciągle ma pomysły na coś. Ja myślę, że to tak po tacie moim, mój tata takim społecznikiem był, no to były inne czasy, lata 60., 70. I on działał, to znaczy, no nie było aż tak, jak w tej chwili tego widać, ale on działał społecznie, dużo spraw załatwiał i taki był Lubią ludzi tak samo jak ja. Miał bardzo dużo kontaktów. Gdzieś temu pomógł, tamtemu pomógł. Coś wymyślił, coś był w Zbowidzie. no Wiadomo, te czasy powojenne. On tam działał najwięcej. W I myślę, że tak chodziliśmy na czyny społeczne. Bardzo lubiłam te czyny A społeczne. Tak, kiedyś tak było. Były tak, były czyny Ale społeczne. Ale pani reaktywuje coś w rodzaju czynów społecznych, no ponieważ takie... skrzynęła pani pół osiedla, nie tak. powiem, że nawet pół miasta, no. po to, żeby tak. Ten, tak. ten słynny firtel. Powstę. Na osiedlu Staszica powstał. Tak. Dlaczego? To znaczy, no chciało mi się... Nasz park, ja już powtarzam to ileś razy, nasz park był bardzo zaniedbany. Tam rosły pokrzywy. W tym miejscu, gdzie mamy ogródek, to były pokrzywy, były dwie czy trzy zdezelowane ławki i nie było gdzie usiąść, więc myśmy nie korzystali. Nikt nie korzysta, bo się przechodziło tylko przez park i z powrotem. No bo jak nie masz gdzie usiąść z dzieckiem, czy nie masz ten, czy starsze osoby nie mają gdzie usiąść, to po co ona pójdzie do tego parku w te pokrzywy? Ja pamiętam, jak przyjechałam to. do Gorzowa lat temu 30 no. już z dużym okładem. To w parku Słowieńskim była taka ścieżka zdrowia, była, były ławeczki tak. i tam... ale to, to tak, ale później te później, ławeczki tak, się później... zde no, ja mieszkam 40 lat i na początku była piękna rzecz, bo było postawione taka wiata, y, stolik i naokoło były ławeczki. No ale po latach to wiadomo, że to się zrujnowało z, i, i nawet nie wiem, czy ta jedna ławeczka, która do dzisiaj stoi połamana, to, to nie jest tamtego to nie okresu, jest tamtego okresu <laughs> prawda? I było bardzo fajnie. No później, no wiadomo, że taki czas przyszedł, że nikt nie dbał, nikt nie robił i jakoś taki i strasznie mi się tych ławek chciało, przede wszystkim tych ławek. I tak jakoś tak mi przyszło do głowy, że marzenia się spełniają. Gdzieś tam, jak człowiek dużo o czymś myśli, to chyba gdzieś tam jest zapisane na górze a myślałaś o tym, chciałaś, to proszę, masz, zrób sobie nie? Jak chcesz? Tym bardziej, że ja wcześniej pisałam jeszcze ta Dziewczeczak był prezydentem, no napisałam o te ławki, o, o śmietniki, o coś tam, no, ale pismo po, po półtora roku pismo przyszło Czyli do. I postanowiła Pani wziąć no. sprawę w swoje. Tak, ręce. udało się, udało się, naprawdę no, i ten ogródek, i ten domek to jest no, strzał w dziesiątkę, tam jest taka masa dzieci. Przychodzi do tego domku. No Agnieszka Kosacka opiekuje się domkiem, raczej ona tak przejęła. Moje panie, emerytki, moje koleżanki opiekują się tam tym ogródkiem. No i mamy fajnie. Ja od czasu do czasu zrobię jakąś tam imprezkę, coś mi tam przyjdzie do głowy i tak sobie Siedzie. działamy. Teraz Ania Kozak załatwiła nam dodatkowo krokusy, więc w piątek w zeszłym tygodniu osadziliśmy krokusy. Czyli będzie już ładniej, będzie coś nowego i tak. To trochę tu zrobimy to tu i coś się dzieje. Coś. Jest ładniej, jest mm. razem, tak. jest coś, co widać, prawda? Tak. No tak. i to wszystko też jakoś integruje. Ale to nie wszystkie jakieś takie działalności, bo z tej działalności takiej fizycznej wzięło się też chęć opisania wielu spraw. No i tutaj możemy porozmawiać, ponieważ powstały już dwie książki o Matyldzie. Tak. E, mamy jedną, mamy drugą. Z tego, co rozmawiałyśmy, to materiału jest na kolejnych siedem. Tak, trzecia już kończę pisa, trzecią. E, I to wszystko jest o Gorzowie, o Gorzowianach, Gorzowiankach, o tym, co się w Gorzowie e, dzieje. E, a dzieje się całkiem sporo, i gdyby ktoś tak chciał poszukać, to myślę, że każdy znajdzie dla siebie jakieś zajęcie. Tak. W moich książkach znajdzie swoich znajomych. W pierwszej części tak nie bardzo operowałam nazwiskami, tak myślałam, że być może się ludzie nie zgodzą. Ale w drugiej części pomyślałam sobie Boże jest tyle fajnych ludzi, jest tyle y, fajnych znajomych, dlaczego ja nie mam po nazwisku? No to pisałam na przykład urywek tekstów, wysyłałam do danej osoby, czy mogę? Czy tam wiersz Krysi Dziewiątkowskiej? Czy mogę? Czy tam są też parę moich wierszy, więc tam nie ma opisane kto, no bo nie przyznawałam się, że to w ogóle moje, ale osoby y, coś tam działają. To pisałam, słuchaj, czy mogę ci opisać, albo opisz mi, jest no o Eli Świętej Pamięci Kuczyńskiej jest też. Tak, i, jest No nie zdążyła przeczytać biedna, ale właśnie to, że ona, one się w Jugosławii spotkały, to Ela właśnie mi opisała taki dość długi tekst, co ona mniej więcej robiła i ja tam parę zdań wybrałam z tego, no bo nie mogę całego poświęcić tekstu dla niej akurat, ale są o osobach właśnie, które, które są, które żyją, które mijamy na ulicy. Czy Matylda mhm. to jest konkretna osoba? Zobaczy, czy Nie. to jest zbitek kilku, kilku czy Nie. kilkunastu osób? Matylda to jest zbitek kilkunastu osób, yy, tak samo jak jej przyjaciółka Magda także no wprowadziłam, ponieważ chciałam o Fyrtlu pisać, więc wprowadziłam Halszkę, one się przyjaźniły swojego czasu, potem wiadomo gdzieś tam życie proszki się rozeszły i teraz z powrotem zaczynają, wracają do tej przyjaźni, no tak jak w życiu ja miałam w swoim tym też, gdzieś żeśmy się tam zrostali, no bo dzieci małe, coś tam, praca albo nie było pracy, albo coś tam, coś tam i teraz z powrotem Mamy fajne wspomnienia, robimy dalej wspomnienia i tutaj to dlatego właśnie jest też halszka. Która robi Firtel, żeby opisać, no bo co ma wspólnego y, Matylda z Firtlem? Nic, no ona, nic. Tylko, ona może tylko przejść. Przyjść, tak, y, także tutaj mi na tym zależało, nie, ale właśnie zależy mi, żeby pokazać miasto, w którym coś się dzieje. Y, bardzo denerwują mnie ludzie, którzy mówią, że Boże, w tym mieście nic się nie dzieje, nie mam gdzieś, co jest absolutnie nieprawdą, bo są takie dni, że ja jestem wściekła, bo ja nie wiem, co mam wybrać. Bo o tej godzinie mam to, za godzinę na drugim końcu mam coś innego, albo w tym samym czasie i właściwie nie wiem, co mam wybrać. Niektóre no. osoby, które nie mają przed sobą perspektywę emerytury yy, no, do tego podchodzą różnie, tak? Jedne yy, mówią, że yy, będę miała tyle rzeczy do zrobienia, a jak przychodzi co do czego, to pozostaje taka pustka, i bardzo często jest trudno wkroczyć w takie trochę inne tak. życie i znaleźć. A ja mam wrażenie, że w Gorzowie mamy taką ofertę y, dla bardzo osób duży. starszych, że jak ktoś chce wyjść z domu i Wyjdzie. uczestniczyć w różnych tak. wydarzeniach, to może to Wyjdzie. Robić. Jest klub jedynka, jest y, klub na słonecznej Zodia, który bardzo dużo działa. No EMC działa. Nie będę wymieniała wszystkich, bo Tutaj moje koleżanki pootwierały też kluby emerytów, na których bardzo dużo się dzieje. I znam osoby, nie będę wymieniać, bo nie wiem, czy sobie życzą. Które chodzą, uczestniczą, gdzie tylko mogą, we wszystkich. Tych to są osoby na emeryturze, szczególnie te uzdolnione manualnie. Jest środowisko pisarzy, poetów, które tutaj skupia Irek Szmity i Krysia Kamińska, zresztą ja sama należę do nich. Jest Uniwersytet Przepiękny III wieku, z którego naprawdę masa ludzi korzysta. Tak, więc I zdjęcia, i grafika, wszystko, i malarstwo. No, wszystko, wszystko, tak. Piękne, tak. Towar... Piękne takie, Piękne, środowisko. tak, środowisko, więc jeżeli ktoś chce, no nie każdy ma odwagę. Bo ja pytałam taką starszą panią, naszą sąsiadkę, no akurat już nie, nie żyjącą, no była koło dziewięćdziesiątki, i zapraszałam ją do nas, żeby posiedziała sobie na ławeczce, żeby ten, a ja się wstydzę. No tak, Nie. trudno czasami przekonać, ale um, to jest Nie. też bardzo ciekawe, bo Nie. ja rozmawiam z wieloma osobami i mm, jest Nie. dużo takich e, przypadków, że e, zajmowaliśmy się w życiu zupełnie czym innym. Tak. Praca, dom, oczywiście, gonitwa e, za czymś. I dopiero kiedy przychodzi emerytura, zaczynamy albo odkrywać, albo wracać do, do tego, co narzy. kiedyś nam się e, tak. właśnie kiedyś. No, typowym Nie. przykładem jest Laszek Błażewicz, który przecież e, 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 kiedyś coś tam malował, później pracował w DPS-ie. Dopiero teraz piękne akwarele maluje. Maluje. Tak? No więc właśnie tutaj ja znam kogoś, nasz wspólny znajomy, nie będę też mówiła jak miał marzenie jeszcze od dzieciństwa, żeby zrobić sobie samolot. Mamy nie było stać, żeby mu ten samolot do sklejenia kupić. No wiadomo, dzieci pracowały i w nie tego i po latach, kiedy przyszedł na emeryturę. Chociaż na emeryturze jeszcze gdzieś tam dodatkowo pracował, bo to nie był człowiek, który umiał posiedzieć, kupił sobie ten samolot, zamówił sobie ten, co chciał I zrobił. On go skleił, on go zrobił ten samolot. <grym> Czyli do marzeń i... warto wracać. Tak. Mówimy o pisaniu i mamy też taką ciekawą książkę, którą napisała pani e, o babci Nonci, e, osobie, która e, jest w Gorzowie absolutnie też legendą. Yy, i osoba, która yy, ratowała dzieci w czasie II wojny. wojny. Yy, mało osób wiedziało, trzeba było ją odkryć i w pewien sposób została też trochę odkryta tutaj, tak? Yy, jak pani to pisała? Przecież pani jej nie znała osobiście, musiała pani dotrzeć do to niej, rozmawiać, tak? To znaczy ja, ja tak? w ogóle poznałam jej wnuka, i wnuczkę, i tak żeśmy się zakumplowali, zaprzyjaźnili, i, ale to bardzo szybko u nas poszło. Poznałam jej córki, no i ją przy okazji, i bardzo mi zależało, bo w momencie, kiedy opowiadali mi o niej, kiedy dowiedziałam się tam, próbowałam znaleźć coś, tam były chyba tylko trzy czy cztery artykuły. O niej znalazłam i uznałam, że należy jej się książka, i tak zaryzykowałam, mówię, a zobaczę. I zaczęłam chodzić, spotykać się z nimi, no bo wiadomo, że pisząc o kimś, to trzeba musiałam, poznać. trzeba poznać. To jest bardzo prosta książka, pisana bardzo y, prostymi słowami ponieważ y, to była książka pisana pod Romów y, i miała być przetłumaczona i zresztą no, jest wydana tylko i wyłącznie w języku romskim, na razie. I w, po prostu język romski ma bardzo mało słów. Jeżeli my na jakieś, mamy kilka słów na jedno oznaczenie, to u nich jest odwrotnie. U nich jedno słowo znaczy kilka oznaczeń, prawda? Także tutaj ta książka jest taka dość chuda, no w języku polskim troszeczkę grubsza. Jeżeli wyjdzie, Niemcy chcą wydać. Biblioteka y, y, Romska w Niemczech to jest taki oddział biblioteki w Berlinie. Y, mieliśmy już w marcu podpisać umowę, no niestety ze względu na koronawirusa zabrali im pieniądze, co nie znaczy, że ta książka nie wyjdzie, bo ona wyjdzie, bo tam się uparli i ta książka jednak wyjdzie w języku niemieckim. No i teraz staram się o wydanie w języku polskim. Zresztą był projekt taki, że będzie wydana, po polsku i po romsku, czyli strona polska, strona romska. Myślę, no że niestety... to jest bardzo byłoby ciekawe, bo to tak, jest takie ale... połączenie jednego z drugim. Tak, wszystko to było, rozbija się jak zwykle o pieniądze, Była kwestia pieniędzy dostali pieniądze tylko na wersję romską, no i, i wyszło jak wyszło, ale ja jestem pełna nadziei i optymizmu, że jednak i po polsku. Wyjdzie. Będziemy oczywiście na to czekać, bo myślę, że tak. historię e, babci nonci warto, tak. żeby Gorzowianie szerzej e, poznali, zwłaszcza młode osoby. E, zawsze też moi gości na koniec pytam o pomysłach, o planach na przyszłość, więc e, jeśli takie są, <grym> to bardzo <grym> na, proszę. Ty... Oczywiście poza dalszymi ciągami no. e, material. Nie, 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 no, u mnie pisanie. W tej chwili jakąś taką chwilową blokadę. Mam po prostu, nie lubię komputera, bo piszę dużo, tylko że na kartkach, więc. Jestem obrośnięta kartkami. Gdzie się nie przyjdzie do domu, leżą kartki, ale właśnie przede wszystkim pisanie, bo yy, yy, mam kilka książek zaczętych w komputerze i na przykład jest książka, która zaczyna się w Landsbergu i yy, no obecnie to jest Ukraina, później poprzez Syberię, czasy wojny, czasy przedwojenne, wojna, powojenne, dwóch rodzin, które mieszkały na ulicy Puszkina w jednym domu. To był mój dom rodzinny. Postać nie, nie, pani z Landsberga, czyli Helgi, to jest postać fikcyjna, ale, ale rzeczywiście tam mieszkała kobieta z dwiema córkami. Ja troszeczkę tam inaczej zrobiłam i tak będzie sobie. No, jest propozycja, żeby napisać, i, i już nawet odpisał mi Pan, bo ja mu rywki wysłałam z szarej godziny, więc myślę, że ta książka wyjdzie. Tylko, że no, chęci. Ja piszę dwie książki naraz, ja nie umiem jednej książki pisać, więc myślę, że ten teraz wyjdzie Julka, chyba w tym miesiącu, pod koniec tego miesiąca. Także to jest książka, która jest o fertlu, o młodzieży, dla młodych. No młodzież, 28 lat, 35 młodzież. to jeszcze młodzież <laughs> dla nas, prawda? No poza tym no, trzeba będzie w Fyrtlu, już jakieś tam prezy coś tam. Tylko, że w głowie mam, no ale wiadomo, że w tej chwili nic ci nie zrobi. No trzeba trochę inaczej I do tego przeczekamy, podejść. Przeczekamy to wszystko jakoś tam i, i po prostu... No, I życie będzie toczyło życie się dalej. będzie się toczyło dalej. A my będziemy obserwować, jak to życie toczy się dalej. E, wszystkich zapraszam oczywiście, zarówno do lektury, ale też do odwiedzin firtla e, i do korzystania z tego, czego możemy tak. w Gorzowie doświadczyć. Bardzo tak. dziękuję za zaproszenie. Dziękuję nasze uprzejmie. Spotkanie. Do widzenia.